Witam wszystkich serdecznie. Małych, dużych, umundurowanych, mniej, bardziej. Mam trudne zadanie przed sobą, bo takie dostałem wyzwanie, że teraz ma być bardzo konkretny temat. Że ma być dzisiejsze rozważanie na temat Salomona, króla Salomona. Dobrze, tak miał być? Postaram się stanąć na wysokości zadania, ale sądzę że wszyscy musimy się wytężyć i w ten tor gdzieś tam wpaść. Król Salomon. To jest wizja jakiegoś tam artysty. Nie sprawdziłem dokładnie, ale ktoś namalował taki obraz króla Salomona. A jak tam się ten król Salomon maluje tak w pamięci, jeśli pamiętamy historię w Słowie Bożym na ten temat? Z czym się kojarzy król Salomon? Mądrością. Mądrością. Czymś jeszcze? Bogactwem. Tak. I duża ilość żon. No tak myślałem, że te trzy rzeczy wypłyną. Że jest mądry, bogaty i że miał dużo żon. Sądzę, że to jest taki standardowy obraz. No i tak z opisu Słowa Bożego wynika, że gdzieś tam te rzeczy się pojawiły. Zacznijmy może od tej mądrości. Salomon, jeśli jeszcze pamiętacie, albo byście sięgnęli, no gdzieś tam miał już, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie, wiecie czyim był synem Salomon, tak? Kto powie czyim był synem? Dawida, bardzo dobrze. No i o Dawidzie można by mówić i długie historie opowiadać, najróżniejsze jego przygody, perypetie i tak dalej. A tu pojawił się syn, który szczerze mówiąc nie był jego najstarszym synem, nie był tym, który wydawałoby się, że obejmie po nim schedę jako ten jakiś taki prawowity pierwszy następca. Był dosyć młodym synem w porównaniu z innymi, ze swoimi braćmi, też synami króla Dawida. No ale tak się złożyło, może dzięki również przedsiębiorczej matce, że właśnie on został naznaczony przez króla Dawida na swojego następcę. I miał pewne rozterki. Gdzieś tam między wierszami można się może doczytać, że pewne też trudności ze swoim rodzeństwem, z w ogóle całą sytuacją, jaką schedą, którą pozostawił mu ojciec, no ale gdzieś tam wyglądało na to, że jego problemem takim, który gdzieś tam go męczył, było jak on będzie te rządy sprawował. I w pewnym momencie we śnie pojawił mu się Pan Bóg, spytał go o to, czy co by chciał, jakie ma życzenie. I on wyraził, też pamiętacie jakie życzenie, aby Pan Bóg obdarzył go mądrością, aby mógł prowadzić ten wielki, olbrzymi naród, aby mógł go sprawiedliwie sądzić, sprawiedliwie nimi rządzić. No i tu jest ten tekst pierwszej Księgi Królewskiej, jak Bóg odpowiada na tą prośbę. To też rzekł Bóg do niego, dlatego, że o taką rzecz prosiłeś. Nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu. Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem, oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś. A więc bogactwo, sławę, tak, iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. A jeśli coś już dostałeś, a jeśli jeszcze możesz więcej dostać. A jeśli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. Faktycznie można powiedzieć, czy dni Salomona jako króla trwały długo, czy krótko. 40 lat rządził nad Izraelem. Jest to pewnie dosyć długo, natomiast czy faktycznie wykorzystał te wszystkie dary w sposób właściwy, które dostał od Pana? Czy ta mądrość pierwsza, o którą prosił, czy faktycznie była tą pełnią mądrości, czy nie było to coś, nie wiem, jakie macie odczucie, pewnie znacie historię Salomona,
jego dalsze dni, o których przez chwilkę jeszcze sobie powiemy, czy faktycznie to dokładnie była ta mądrość, którą każdy z nas by sobie życzył, czy czegoś tam nie brakowało, czy czegoś nie było za dużo, czy my byśmy chcieli się w ten sposób utożsamić z królem Salomonem. Jest mowa, że właśnie to był najmądrzejszy, nie było takiego mądrego do tej pory, jak był, nie wiem, gdzieś tam jest wspomniane, że i po nim takiego mądrego nie będzie. Tylko o jaką mądrość chodzi i czy ta mądrość została właściwie wykorzystana? Pierwszy taki, w zasadzie jak na tak mądrego króla nie znajduje się dużo objawów takich. On, pamiętacie, on sobie życzył, że chciałby mieć tą mądrość, aby rozsądzać dobrze swój naród, aby prowadzić dobrze swój naród. I w zasadzie o jego rozsądzaniu jest taka jedna sztandarowa historia na początku jego działki. Też pamiętacie pewnie o tych dwóch kobietach, które jedno dziecko zmarło i no taki nierozstrzygalny problem, czyje to dziecko, prawda? I on znalazł to już nie będziemy rozmawiać, znalazł rozwiązanie dla tego problemu. Czyli tu dobrze jakoś skorzystał z tej mądrości, którą go Bóg obdarzył. Tu też znowu obraz, nie pamiętam jakiego artysty, który tą scenę chciał przedstawić właśnie sądu tych dwóch kobiet, które przyszły do niego z tym dzieckiem. Czyli to jest jakby kolejna taka sztandarowa rzecz, z którym król Salomon nam się kojarzy. Ale poza bogactwem, mądrością, dużą ilością żon, o której też wspomnieliście, Co Salomon zrobił jeszcze? Poza tym, że sądził. Zbudował świątynię. Tak, to jest następna rzecz, która... jego ojciec, już król Dawid, chciał Bogu... Tak, przychodziło mu do głowy, że przecież Arka Boża mieszka w namiocie, a on tutaj w jakimś pałacu. Jak to może być, że należy ten Dom Boży zbudować, jakąś świątynię taką bardziej stałą, bardziej okazałą? Bóg mu objawił, że nie on to zrobi, ale jego syn. No i Salomon zgodnie z tym również, kolejna rzecz z nim kojarzona, to jest budowa świątyni. Równolegle opisywana z budową jego pałacu. Trwało to bodajże ze 20 lat, czyli połowę jego czasów rządzenia. Nie mówię, że tylko to wtedy robił, natomiast to był ten okres, kiedy wybudował świątynię, kiedy wybudował swój pałac, kiedy umocnił swoje królestwo. Jest mowa o kolejnych miastach obronnych, które się pojawiały. I można stwierdzić, że to jest jakoś tam dobrze wykorzystywana mądrość, którą dostał od Boga. Umocnił Izraela, stał się olbrzymim państwem, tam jak czytamy, bogactwem. Bogactwo to nie było tylko jego udziałem, no przy okazji jakby bogacił się cały Izrael. Jest tam mowa, że srebro już w zasadzie przestawało się liczyć, bo było go tyle, że nikomu to było olbrzymie ilości złota, drogich kamieni, drogocennego drewna, chociaż nie w Izraelu jakby tego drewna brakowało, ale za pomocą handlu wymiany zostały sprowadzane. Czyli kolejny jakby, można powiedzieć, że jakoś w dobry sposób wykorzystana ta mądrość od Boga. No jeszcze pewnie parę takich historii byście z pamięci wymienili, co się tam wydarzyło w trakcie królowania króla Salomona. Między innymi jakby wszyscy chcieli tą jego mądrość zobaczyć, skorzystać z niej. Taka sztandarowa postać znowu, królowa Saby, która się tam pojawiła, chciała zobaczyć na własne oczy, jak wygląda ten strasznie mądry, potężny, wielki władca. No i nie zawiódł jej zaufania, jak słyszymy, jej nadziei, może nie tyle zaufania, jej nadziei, które pokładała w nim. Faktycznie odpowiadał na wszystkie pytania, faktycznie była olśniona jego bogactwem, dobrobytem ludzi, którzy mieszkają w Izraelu w tym czasie. Czyli kolejne jakby błogosławieństwo, które Salomon, że tak powiem, sam dostąpił, ale także, że tak powiem, za pośrednictwem dobrego króla było rozdzielane na jego poddanych. No i idźmy dalej w tych 40 jego latach. Jeszcze jedną rzecz, którą żeście wspominali. Duża ilość żon.
Tam pamiętacie, ile tego tam jest wspomniane? 700 żon, 300 nałożnic. Wiecie co, tak na 40 lat panowania, jak sobie to podzieliłem, to wychodzi, że co 2 tygodnie kolejna żona. Średnio. I nie tylko. Jest tak, że mowa, że miał mnóstwo koni, wozów wojennych. A jakbyśmy tak sięgnęli do pewnych rad bożych, które były troszkę wcześniej dane. Pamiętacie, kiedy Izrael zażądał króla, było ostrzeżenie, co ten król będzie robił, ale też czytamy pewne zalecenia dla króla, gdzie jest mowa, żeby nie miał wielu wozów wojennych, wielu koni, żeby nie gromadził sobie skarbów, a dla całego Izraela wiele razy powtarzane, żeby, zresztą tutaj jest, może te wiele żon to jest jedna sprawa, ale te żony były troszkę narzędziem jego polityki prawdopodobnie też, bo to były żony z wielu ościennych krajów, narodów, z którymi, jak jest napisane, Pan Bóg powiedział, żebyście nie łączyli się z tymi narodami, żebyście nie pozwalali, aby one wpływały na was w ten sposób. No i tu znamy też tą smutną konsekwencję tego. Jest napisane, że im dalej posuwał się w latach, tym jakby ten wpływ, ta jego mądrość gdzieś tam była kryta przez to wszystko, co się dookoła niego działo. Te jego żony, między innymi z Egiptu, no już nie pamiętam, tam jest wymienione, z najróżniejszych ościennych krajów, pociągnęły go za sobą, pociągnęły tak, jak był wierny i jak na przykład byśmy przeczytali jego modlitwę, która została wyrażona w trakcie, kiedy świątynia została ukończona. Jakie cudowne, mądre rzeczy tam można wyczytać w tej modlitwie, a jak to dziwnie na przekór jest temu, co za chwilkę sam w co wdepnął, prawda? Wznosząc świątynki dla bogów różnych tych, które pojawiły się w Izraelu. No i mamy taki jakby dwuznaczny obraz tego wspaniałego, mądrego człowieka, tego przez tak obdarzonego przez Boga. Nie mamy jasno powiedziane, jak to było na końcu. Mamy nadzieję, ze względu na też słowa, które pozostawił na Księgę Mądrości, Księgę Przysłów, że gdzieś tam Bóg potrafił go w jego starości dotrzeć do niego i z powrotem jakby wydobyć go z tego wszystkiego, w co on się wplątał swoimi małżeństwami, swoim sposobem życia, bycia i tak dalej. Ale fakt faktem, że no, trudno jednoznacznie orzec, jak to z tym Salomonem było, jak on, że tak powiem, skończył. Znaczy, no, fizycznie wiadomo, jak umarł, fizycznie wiadomo również, że zostało mu objawione, że ponieważ odstąpił od Boga, to niestety, ale również zabrane mu zostanie, nie jemu, ale jego potomstwu, to królestwo, że przy jego synu zostanie tylko jedno z plemion Izraela, wszystkie pozostałe odłączą się od niego. No również wydarzyło się to, co w swoich słowach mądrości Salomon pisał, że ta mądrość nie zawsze jest tym, co daje szczęście, co daje wspaniałe rzeczy. Kiedy czytamy jego księgi, czytamy wielokrotnie powtarzane słowa, że wszystko to marność, że kolejnym rzeczom wspaniałym, który chciał się przyglądać, jakimś bogactwom, mądrością, roztropnością, to wszystko okazało się marnością, że czegoś gdzieś tam mu brakowało. No i teraz, szczerze mówiąc, takie dziwna myśl mnie naszła, bo jak przygotowywałem ten, chciałem jakąś prezentację do tego, to tak na pierwszy rzut oka wpisałem w Google'ach Salomon, chcąc zobaczyć jakieś obrazy z tym związane. No i nie wiem, czy kojarzycie, jakie obrazy, cała strona albo kilka pierwszych stron w Google'ach, która na hasło Salomon się pojawiła.
Ktoś tam zrozumie. Także jeszcze jeden sygnał, że ta mądrość też gdzieś, mądrość chociażby bardzo wielka, ludzka, gdzieś tam jest, może rozpłynąć się w zupełnie innych rzeczach, prawda? I takie przypomnienie słów, no przypomnienie, Jezus powiedział je później niż żył Salomon. Natomiast sądzę, że Salomon miał tego świadomość. Kiedy czytamy jego Księgi Mądrości, czytamy jego Księgę Księgi Przysłów, czytamy jego zalecenia, to sądzę, że ta myśl na pewno gdzieś tam była, nie była mu obca. To, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał. Salomon wygląda jakby ktoś w pewnym momencie, który pozyskał cały świat. Który miał wszystko, czego sobiekolwiek zamarzył. Który był władcą podziwianym zewsząd. A jednak, jeśli ktoś cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją. I jeszcze jeden tekst z Mateusza mi się kojarzy. Mianowicie jego życia, no właśnie tak dwuznacznie wygląda. Natomiast mamy świadectwo jego mądrości właśnie w Słowie Bożym. Mamy świadectwo jego mądrości w księgach, które możemy przeczytać. I tutaj kojarzy mi się też słowa, które Jezus kiedyś powiedział wobec faryzeuszy i uczonych w piśmie. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią. Czasami można też spojrzeć w ten sposób na Salomona. Bardzo mądre rzeczy mu Bóg objawił. Bardzo wieloma z tych potrafił się z nami podzielić, kiedy czytamy różne jego mądrości w Księdze Przysłów, czy w Księdze Kaznodziei, czy w Pieśni nad Pieśniami. Natomiast kiedy spojrzymy na obraz jego życia, widzimy, że gdzieś tam jakiejś mądrości, mimo tak olbrzymiej mądrości, jakiejś mądrości jeszcze brakowało. A może była jakaś dysproporcja w tych mądrościach, które potrafił przyjąć od Pana Boga. Może czegoś nie przyjął. Ale w związku z tym chciałbym jeszcze kontynuować w ogóle na temat mądrości. Jakie inne rady na temat tego, czy chcielibyśmy być kimś mądrym, czy no nie wiem, tak patrzę, bo czy bardziej na tak, czy bardziej na nie. Chcielibyście być mądrymi ludźmi, czy głupimi ludźmi? Mądrymi. No to szukajmy tych rad mądrości w takim razie w Słowie Bożym, nie tylko w słowach Salomona, którego tak jak tutaj wydaje mi się warto rozważać te jego mądrości. Może nie całkiem warto zawsze go naśladować. Nie zawsze mamy szansę go naśladować, szczerze mówiąc. W różnych sprawach. Pierwsza sprawa, gdzie już pożądanie mądrości pierwsze znalazłem? Więc znalazłem bardzo blisko, w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pożądanie mądrości nawet. Takie są słowa, że kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że były miły dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości. Już była jakaś taka chęć mądrości. Tylko jakiej mądrości? To trzeba by się długo, długo nad tym zastanawiać. W ogóle można by się zastanowić, co my rozumiemy pod słowem mądrość. Bo też sobie właśnie wpisałem jakieś w słowniku synonimów mądrość. No i dostałem całą stronę, tam kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset różnych pokrewnych wyrazów do słowa mądrość. I pewnie po ludzku tą mądrość bardzo różnie rozumiemy, bardzo różnie definiujemy. Też byśmy, no nie wiem, pewnie każdy z nas jakoś inaczej by potrafił to zdefiniować, co znaczy naprawdę mądrość, bo pojawiają się takie słowa jak inteligencja, wiedza, wykształcenie, doświadczenie, pomysłowość. I jak to zrobić, żeby wybrać z tego to, co najlepsze? Bo Pan Bóg, sądzę, tak jak Salomona, chciałby nas obdarzyć tym, co dobre. Kiedy go poprosimy, zresztą mamy takie obietnice, jeśli będziemy prosić o coś Boga, że on
Ku dobremu nas wysłuchaj. Dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, co to jest to dobre, ku któremu Bóg nas chce poprowadzić, ku któremu chce nam dać mądrości. Wróćmy do mądrości Salomona, którą nam zostawił. I zresztą ten tekst chyba był, fragment tego też czytany dzisiaj na pierwszej części. Ale tam jest takie zalecenie, takie sugestia, żeby szukać tej mądrości. Że to nie jest tak, że usiądziemy sobie na krześle. No, w opisie Słowa Bożego względem Salomona mogło to tak wyglądać, że on sobie zasnął, Pan Bóg przyszedł do niego, spytał się, co mu potrzeba, poprosił go o mądrość i tej mądrości dostał. Ale sądzę, że dostał ich na tyle, że zrozumiał, że to nie jest tak, że tą mądrość to jest coś, czego należy szukać, czego należy w sposób aktywny do tego dążyć. Do tej właściwej mądrości, do tej, która będzie mogła zaowocować czymś dobrym w naszym życiu. Co więcej, tutaj napisał, że jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych. Czyli naprawdę, naprawdę, zresztą nie dotyczy to tylko mądrości. Jeśli chcemy cokolwiek wartościowego zdobyć, szukać, mieć, to naprawdę powinniśmy tego pragnąć. Tak jak czytamy w Słowie Bożym, że skarb, tak jak Jezus mówił, że tam, gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tam, gdzie coś jest naprawdę wartościowego, to w to włożysz wysiłek. Również dotyczy to poszukiwania mądrości, poszukiwania czegoś, czym możemy służyć, czym możemy działać. Gdzie szukać tej mądrości? Między innymi. A może w jednych z ważniejszych miejsc, prawda? Kiedy czytamy w liście do Tymoteusza, że te właściwe rzeczy, tam jest tyle właściwych rzeczy w Słowie Bożym. Od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I po co jest ta mądrość? Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Takiej mądrości fajnie by było z takiej skorzystać i taką mądrością służyć potem innym, prawda? Jakub też, że tak powiem, objawia i przestrzega przed pewnymi rzeczami. Możemy pożądać mądrości, możemy pożądać właśnie inteligencji, wiedzy, umiejętności, czego tylko, ale miejmy świadomość, co my chcemy przez to uzyskać. Znaczy mądrość nie jest, sądzę, zdajemy sobie sprawę z tego celem samym w sobie. Mądrość jest po to, żeby coś z niej wynikało. Jakub tutaj ostrzega, że można tą mądrość w różny sposób wykorzystać i może to być mądrość w różnych kierunkach. Mówi, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. A jeśli, jak pokazuje w tym obrazie dalej, jeśli jest tam zazdrość, kłótliwość, to czasami w tym okazuje się mądrość, ale tak jak w 15 wersecie, nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Co więcej, kolejną radę, które znajdujemy, mądrość to też chyba zdajemy sobie z tego sprawę, żyjąc krócej lub dłużej na tej ziemi. Mądrość to jest, nie jest coś, co od tak dostajemy i po prostu jest. To jest coś, jeśli nas Bóg tym obdarzy, jeśli faktycznie będziemy mogli tym służyć, to jest to coś, co musimy wykorzystać, co musimy budować, co musimy w jakiś sposób pielęgnować w naszym życiu. Tak jak tutaj w liście do Efezjan jest napisane, baczcie więc pilnie, jak macie postępować nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I kilka zaleceń dotyczących tego,
w jaki sposób, że tak powiem, przybliżyć się do tej mądrości. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, bądźcie pełni ducha, rozmawiając sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając, grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mądrość to jest coś, co działa. Mądrość nie jest czymś abstrakcyjnym, co dostajemy, mamy, cieszymy się, widać to albo nie widać, ale jest to coś, co ta prawdziwa Boża mądrość, coś, czym możemy usłużyć, coś, co naprawdę działa i coś, o co naprawdę musimy dbać, postępować w jej duchu. Jeszcze kilka słów na temat pielęgnowania tej mądrości i niebezpieczeństw różnych. Pamiętacie taką przypowieść Jezusa, który powiedział o wielorakiej roli, albo o ziarnie, które zostało posiane i to ziarno, można powiedzieć, jakaś tam rodzaju mądrość, możliwości, potencjał, który Pan Bóg oferuje, nasza świadomość tego, w jaki sposób to wykorzystać dla Królestwa Bożego, może być dobrze spożytkowana, ale może być źle spożytkowana. Bo tutaj jakby wygląda, w 3/4 ta mądrość może gdzieś tam pójść na manowce. Kiedy Jezus powiedział, że jedna opcja jest taka, kto słucha słowo o Królestwie, nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiewa w jego sercu, to jest ten, który jest posiany na drogę. Można jakby nie przyjąć po pierwsze tego daru Bożego i można nie zrozumieć, nie pójść za tym głosem i zmarnować tą mądrość, którą Pan Bóg nas wszystkich chce obdarzyć w jakimś tam stopniu, w takim, jakim jest nam potrzebny. Drugie, posiane na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Można uzyskać dobrą świadomość tego, w jaki sposób mądrością służyć dla Królestwa Bożego, w jaki sposób to wykorzystać, co Bóg nam daje. Ale gdzieś tam odsunąć na bok w momencie, kiedy pojawia się co innego. Tu jest mowa o ucisku, że kiedy pojawia się ucisk, prześladowanie, wnet się gorszy. Wiele jest rzeczy takich, które może nas zgorszyć, które może spowodować to, że to, co żeśmy dostali, to, czym Bóg nas obdarzył, odsuniemy na bok, stwierdzając, że to nie na te czasy, że nasza... Mamy cudowną mądrość na przykład wypełniania prawa Bożego, wypełniania Jego woli, ale może to nie są te czasy, może to nie są te realia. Mamy właściwie postępować wszystko i rozumieć właściwie. Trzecie niebezpieczeństwo, które Jezus zasygnalizował, posiane między ciernie, to ten, który słucha słowa, umówianie tego świata, łuda bogactwa zagłuszają, zaduszają słowa i plonu nie wydają. Czyli mamy znowu słowa mądrości, mamy Boże rady, Boże poselstwa, ale mamy też całą masę innych atrakcyjnych rzeczy, z których możemy skorzystać i odłożyć też na bok to, co dobrego, to, co mądrego, żeśmy się dowiedzieli. Ale wreszcie jest ta ostatnia możliwość, która jakby zadośćuczynia tym wszystkim innym, które zostały zmarnowane, bo kiedy zostanie dobrze wykorzystane, tak jak w tym ostatnim wersecie, to może wydać plon stokrotny, 60-krotny, 30-krotny. Czyli będąc właściwie wykorzystując tą mądrość, te dary Boże, możemy nie zawsze możemy naprawić głupotę innych, ale na pewno możemy gdzieś tam pomóc ku dobremu, aby rozwiązać pewne problemy. Kolejne słowa. W liście do Koryntian też bardzo często pojawia się słowa dotyczące mądrości. Ale tu Paweł pokazuje, szczególnie uwydatnia ten kontrast pomiędzy mądrością, która jest taką powszechnie uznawaną mądrością tego świata, że możemy mądrze wybrać różne rzeczy, że możemy być mądrym wśród innych. A tutaj pokazuje pewien kontrast, że ta prawdziwa mądrość,
czasami przez świat, a może nawet bardzo często i coraz częściej przez świat, może być uważana jako głupota. To prawdziwe, najważniejsze rzeczy, to co dowiemy się w Słowie Bożym, to czego Bóg nas przekona, tak jak Pawła przekonał, że wszystko inne w zasadzie może być głupstwem, kiedy pamiętamy o tym najważniejszym. O Bożej miłości, o Bożym zbawieniu, o tym, czego Bóg dokonał dla nas, o krzyżu Chrystusowym, tak jak Paweł napisał. I tutaj w liście do Koryntian, tak jak mówię, w kilku wersetach jest tam, powraca do tego, do tej prawdziwej mądrości, która nie jest z tego świata. I tutaj drugi rozdział może. My głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, nie władców tego świata, którzy giną. Głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowani. Jest to jakiś wyznacznik tej znalezienia tej prawdziwej mądrości, albo w zasadzie odkrycia, jak złudna jest ta mądrość tego świata, która w oczach ludzi może doprowadzić do wspaniałych rzeczy, do bycia mądrym, wspaniałym, bogatym, zasobnym, nie wiem jakim jeszcze człowiekiem, ale gdzieś tam w zderzeniu z Bożą rzeczywistością okazuje się kompletną głupotą, okazuje się, no chociażby, tak jak ten ostatni werset mówi, kiedy ukrzyżowali Pana chwały. Jeszcze jedna taka rada, którą znalazłem co do mądrości, a w zasadzie też w kilku miejscach pojawiająca się w Słowie Bożym. Czy człowiek mądry uważa siebie za mądrego faktycznie? I tak, i nie. To znaczy jest pewnie świadomy swojej, jest świadomy i dobrze, jeśli wykorzystuje tą mądrość i wie, co wykorzystać z tego, co Pan Bóg mu objawił. Natomiast najczęściej gdzieś tam ta mądrość odpływa, kiedy połączy się z brakiem pokory, kiedy połączy się z takim bezkrytycyzmem i stwierdzimy, że no w zasadzie teraz to już jesteśmy tacy mądrzy, że nam nic nie potrzeba. Nie wiem, czy to nie był jeden z problemów króla Salomona, który no zewsząd miał objawy, każdy mu, prawda, przytakiwał, że ty jesteś najmądrzejszy, ty jesteś największy, ty masz wszystko. Trudna jest sytuacja takiego człowieka, żeby potrafił krytycznie spojrzeć na swoje postępowanie, krytycznie zobaczyć, w jaki sposób wykorzystuje te wszystkie dary, które Bóg mu dał. I tutaj też w pewnym momencie pewnie coś takiego zrozumiał, bo również w Księdze Przypowieści napisał w 3 rozdziale: zaufaj Panu z całego swego serca, nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, On prostować będzie twoje ścieżki. Pamiętaj, że to nie jest tak, że te ścieżki już wszystkie są, że już wszystko załatwiłeś w swoim życiu i więcej ci nie potrzeba. Więcej mądrości już mam full, potąd i to mi wystarczy do końca życia. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana, unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału, odświeży twoje kości. Czyli co więcej, widać, że ten umysłowe, dobre działanie również ma wpływ na sferę fizyczną. I w liście do Koryntian, znowu, też tak jak mówiłem, tam wiele takich rad dotyczących mądrości. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest w tym świecie mądrym, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych w własnej chytrości. To kolejne myśli do rozważań i zagadka, co to znaczy, żeby stać się głupim, aby stać się mądrym. Ale tak jak Piotr napisał o Pawle, że on różne dziwne rzeczy w swojej mądrości w listach wypisuje. Także przyjmijmy z tego tyle, ile będziemy potrafili zrozumieć. Tak jak Piotr powiedział, żeby gdzieś tam nie wymyślać ponadto. I jedną z cech takiej prawdziwej Bożej mądrości jest to, że jest kwestia zaufania. Zaufania w to, że
Po pierwsze, tak jak żeśmy na poprzednio zobaczyli, świadomości tego, że nasza mądrość nie jest taką skończoną mądrością, której nic już nie potrzeba, która nie potrzebuje dalej się rozwijać, dalej budować, dalej szukać Bożych planów, Bożych rozwiązań. Tak również fajnie by było, jeśli byśmy potrafili zaufać, że Pan Bóg jest w stanie uzupełnić te wszystkie braki, które nam brakuje i dać nam tam, gdzie będzie ta mądrość potrzebna, faktycznie tej mądrości, która będzie w danym momencie potrzebna. Tak jak na apel mówiłem temu karczmarzowi, który jeśli coś więcej wydasz, to ja ci tam dołożę jeszcze. I Pan Bóg też obiecuje wiele razy, jeśli będzie ci coś naprawdę potrzebne, to ja cię tym obdarzę. Jeśli będzie jakaś potrzeba twoja indywidualna, potrzeba całego zboru, to na pewno możemy zwrócić się do Pana i Pan Bóg nas tym obdarzy. I tutaj jest Jezusa słowa, które też tak może z jednej strony jest to po historii, po słowach, kiedy On mówi może takie troszkę przerażające rzeczy, które się będą działy, że będą was w synagogach oskarżać, będą was biczować, będą was zamykać do więzień. Ale Łukasz mówi coś takiego. Weźcie więc sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Nie szukajcie tej mądrości na zapas, bo nie przewidzicie wszystkich swoich sytuacji, w których się znajdziecie. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć ani odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. I potem fragment z Dziejów Apostolskich, który pokazuje, jak to naprawdę działa. Kiedy mamy obraz Szczepana i te jedne z ostatnich momentów jego życia, jest mowa, nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. I na zakończenie wróćmy do tego, jakbyśmy już nie wiedzieli, skąd tą mądrość brać. To jest taka prosta rada w Słowie Bożym, która na początku była czytana. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Salomon skorzystał z tej rady w pewnym momencie. Prosił, dostał. A potem trzeba wykorzystać i czuć odpowiedzialność za to. Każdy dar, który od Boga otrzymujemy, jest to fajna rzecz. Ale każdy dar, który od Boga otrzymujemy, jest to jednocześnie odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność za to, co z tym darem zrobimy, w jaki sposób go wykorzystamy. Mądrość, którą dostaniemy od Boga, też możemy najrozmaiciej wykorzystać. Widać było, że Salomon wykorzystał ją i dobrze, i źle. Także prośmy o mądrość i mądrość do tej mądrości, abyśmy mądrze tę mądrość wykorzystali. I tak jak jest tu napisane, prośmy z wiarą, bez powątpiewania, bo wtedy Pan Bóg będzie mógł naprawdę działać, będzie mógł otworzyć dla nas zasoby swoich zapasów mądrości, swoich darów, którymi nas może obdarzyć. Będziemy mogli wykorzystać je we właściwy sposób. Także wracając na zakończenie do króla Salomona, tak przejrzałem jego dzieje, jego słowa. Był bardzo mądrym królem, olbrzym, znaczy wspaniałym, bogatym, ale przyznam wam się szczerze, nie znalazłem w jego słowach tyle radości w jego życiu. Nie wiem, jak to naprawdę wyglądało. Trudno, że tak powiem, po samych słowach oceniać człowieka. Ale bardzo wiele z jego słów nie emanuje radością z tej mądrości, z wykorzystania tej mądrości. Bardzo wiele jest takich potem refleksyjnych, które dosyć smutny sposób konkludują złe wykorzystanie mądrości albo złe dążenie do mądrości. W porównaniu z jego ojcem, Dawidem. Dawid wydaje mi się z tych wszystkich słów, które o nim czytam, weselszym człowiekiem niż Salomon, wbrew pozorom. Pomimo swoich tułaczki, ucieczek, problemów, kłopotów, błędów również, które popełniał, ale jakby w taki ewidentny sposób również jest opisane w Słowie Bożym,
jak potrafił te błędy swoje oddać Bogu, jak potrafił te błędy, że tak powiem, wydobyć, pozwolić Bogu wydobyć się z tych błędów. Mam nadzieję, że Salomon też w końcu życia pozwolił Bogu wydobyć się z jego błędów, jakkolwiek nie mamy tutaj tego jasnego świadectwa. Natomiast sobie i nam życzę, abyśmy pragnęli mądrości, bo tak jak jest napisane, to jest dobra rzecz, którą pragniemy kolejnych darów, które, ale po to, żeby we właściwy sposób służyć. Żeby ta mądrość była mądrością taką kompletną, dobrze wykorzystaną. Uchwalę, tak jak Jakub napisał, żeby nie pomylić jej z mądrością tego świata, która gdzieś tam prowadzi zupełnie w inną stronę. Amen.